W niedzielę o godzinie 7 rano dyżurny Sokólskiej Komendy otrzymał zgłoszenie o pożarze w jednym z bloków w centrum Sokółki. Na miejscu policjanci zastali spaloną frontową część drzwi do mieszkania, nadpalone okolice klatki schodowej, a także zadymione wnętrze budynku. Na szczęście nikomu z lokatorów nic się nie stało, a szacowana wartość strat to 9 tysięcy złotych. Sokólscy kryminalni szybko ustalili, kto mógł podłożyć ogień i natychmiast rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. We wtorek podejrzany o podpalenie wpadł w ręce sokólskich policjantów w miejscu zamieszkania. 30-latek usłyszał zarzuty spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia poprzez wzniecenie pożaru, a także zniszczenie mienia oraz gróźb karalnych. Sąd rejonowy w Sokółce zdecydował, że mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Zgodnie z kodeksem karnym podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.